Mamy daną funkcję g, która jest pewnym wielomianem czwartego stopnia. I teraz naszym zadaniem jest znaleźć przedziały, w których ta funkcja jest wypukła i takie przedziały, w których jest wklęsła, w których wykres tej funkcji jest wypukły albo wklęsły. No to co to znaczy, że funkcja jest wypukła w jakimś przedziale? No to znaczy, że jej wykres wygląda tak. No tak wygląda, narysowałem. A w jaki sposób scharakteryzować to za pomocą jakiegoś pojęcia matematycznego ten kształt? No to jest taki kształt wykresu funkcji, dla którego styczna do wykresu ma tę własność, że jej nachylenie cały czas rośnie. Tutaj narysowałem styczną, jej nachylenie jest ujemne. Jak narysuję styczną w tym punkcie, no to nachylenie jest nadal ujemne, ale jest większe niż było poprzednio. Jak się przesuwamy w prawo, to to nachylenie tutaj cały czas rośnie. Tutaj na przykład osiągasz wartość 0, tutaj staje się dodatnie, a tutaj jest jeszcze większe. Czyli widzimy, że tutaj Nachylenie stycznej rośnie. Nachylenie stycznej do wykresu funkcji. Tak można opisać wypukłość. Czyli co to jest nachylenie stycznej? Nachylenie stycznej to jest wartość pierwszej pochodnej funkcji. Jeżeli nachylenie rośnie, to znaczy, że pochodna funkcji rośnie, czyli g' rośnie. No ale wiemy też, że jeżeli jakaś funkcja rośnie, to znaczy, że jej pochodna jest dodatnia. Pochodna pochodnej, czyli druga pochodna. Musi być dodatnia. Czyli widzimy, że tam, gdzie funkcja jest wypukła, to jej druga pochodna jest dodatnia. No, a tam, gdzie funkcja jest wklęsła, no to wiadomo, jak wygląda. Po prostu to jest taki przeciwny kształt. Wklęsła to taka jakby smutna. No to tutaj styczna do wykresu, jej nachylenie cały czas maleje. Tutaj mamy, startujemy z takiego nachylenia stycznej. Jak przesuwamy się tutaj, no to to nachylenie maleje. Tutaj staje się równe 0, tutaj staje się już ujemne i dalej maleje. Czyli widzimy, że jak funkcja jest wklęsła, to wtedy pochodna, która, której wartość to jest właśnie nachylenie stycznej, maleje, a co za tym idzie? Druga pochodna jest ujemna. No więc mamy takie proste, analityczne kryterium. Musimy znaleźć Przedziały, w których druga pochodna jest dodatnia i przedziały, w których druga pochodna jest ujemna. Wtedy będziemy wiedzieli, że tam funkcja jest wypukła albo wklęsła. Ale co to znaczy znaleźć przedziały? No przede wszystkim musimy znaleźć w pierwszej kolejności granice tych przedziałów, końce tych przedziałów. Czyli takie punkty, w których druga pochodna zmienia znak. Że jak przechodzimy z jednego przedziału do drugiego, no to zmienia się znak. No i kiedy druga pochodna może zmienić znak? Są dwie możliwości. Jeżeli jest ciągła... No to musi przejść przez 0, musi osiągnąć wartość 0, żeby zmienić znak z ujemnego na dodatni, albo z dodatniego na ujemny. Jeżeli jest ciągła, no to musi przejść przez 0. A jeżeli nie jest ciągła, jeżeli jest nieokreślona w jakimś punkcie, no to może być taki punkt, gdzie jest nieciągła, gdzie jest nieokreślona i to jest druga możliwość. Czyli mamy dwie możliwości: albo funkcja druga pochodna jest nieokreślona, ma punkt nieciągłości, albo jest ciągła i wtedy przyjmuje wartość 0. I takie punkty nazywamy krytycznymi i takie punkty tutaj teraz musimy znaleźć. Takie gdzie druga pochodna może zmienić znak. No to żeby mieć drugą pochodną, żeby ją badać, no to musimy ją najpierw obliczyć. Czyli zaczniemy teraz od obliczenia pochodnej funkcji. g' od x. No i co? Różniczkujemy x do czwartej, to jest 4x do trzeciej, bo ta stała nam tutaj spada przed x i... Wykładnik musimy zmniejszyć o 1, czyli będziemy mieli minus 4x do potęgi trzeciej. No i dalej tak samo, dodać 6 razy 2. Z x kwadrat nam wyjdzie 2 razy x do potęgi pierwszej, czyli po prostu x. 2 razy 6 to jest 12, wykładnik jest mniejszy o 1. Odjąć 2 i pochodna trójki to jest 0. No i teraz mogę obliczyć drugą pochodną. Druga pochodna... No to znowu jest proste różniczkowanie. Tutaj mamy 3 razy 4, to będzie minus 12x do potęgi drugiej. Dodać 12. No i teraz, tak jak mówiłem, musimy znaleźć te punkty krytyczne. Tutaj widzimy, że funkcja g jest określona dla dowolnego x, a to jest wielomian, jest ciągła, nie ma żadnych punktów, w których by była nieokreślona. Tak samo jest dla pochodnej i dla drugiej pochodnej. Wszystkie te funkcje są określone na całej prostej rzeczywistej, nie mają żadnych... Punktów, gdzie byłyby nieokreślone, czyli tutaj jedyna możliwość, żeby druga pochodna zmieniła znak, to jest taka, że będzie się zerować, ponieważ jest ciągła na całej prostej rzeczywistej, no to, żeby zmieniła znak, musi osiągnąć wartość 0. Czyli musimy znaleźć takie punkty, gdzie druga pochodna jest równa 0, czyli rozwiązać takie równanie kwadratowe. No dobrze, to tutaj mogę. 12 odjąć od obu stron, czyli dostanę takie równanie, mogę podzielić przez minus 12, no to mam, że x kwadrat jest równe 1, no to rozwiązaniem jest x równe 1 lub x równe minus 1. Mamy dwa punkty, w których ta druga pochodna może zmienić znak. W żadnym innym punkcie nie może zmienić znaku. No to teraz tutaj sobie narysuję. Oś liczbową i zaznaczymy te punkty i zobaczymy, czy ona rzeczywiście zmienia znak w, tym, w tych punktach, i z jakiego, na jaki, żeby określić, kiedy ta druga pochodna jest dodatnia, w których przedziałach, a w których jest ujemna. Czyli tak, tutaj mamy 0, tutaj mamy 1, tutaj gdzieś będzie 2, tu będzie gdzieś minus 1, tu będzie gdzieś minus 2. No i zaznaczę te punkty. Tutaj jest. Minus jeden, tu jest 1. No i teraz te dwa punkty krytyczne rozdzieliły nam całą prostą rzeczywistą na trzy części, na trzy takie obszary, trzy takie przedziały. W każdym z tych przedziałów ta druga pochodna ma stały znak. Czyli wystarczy, że ja obliczę jej wartość w jednym punkcie, no na przykład obliczę jej wartość w minus dwójce. W jednym punkcie wewnątrz takiego przedziału. Obliczmy ile to jest, ile jest równe, ile jest równa druga pochodna w minus dwójce. No tutaj muszę wstawić minus 2, czyli mam 4, bo minus 2 do kwadratu to jest 4, razy minus 12 to jest minus 48, dodać 12 to jest minus 36. Czyli widzimy, że tutaj w tym przedziale, w całym tym przedziale, to jest przedział od minus nieskończoności do minus 1. W całym tym przedziale druga pochodna jest ujemna. Dlatego, że wiemy, że w całym tym przedziale ona nie zmienia znaku, bo zmienia znak tylko w tych punktach krytycznych. Czyli jeżeli w jednym punkcie tutaj jest ujemna, to w każdym innym również jest ujemna, bo nie zmienia znaku w całym przedziale. Tak samo będzie w tych dwóch kolejnych przedziałach. Weźmy teraz ten przedział od minus jedynki do jedynki i obliczmy tutaj wartość w jakimś punkcie, jakimkolwiek, na przykład w zerze. Jaka jest wartość tej drugiej pochodnej w zerze? No jest równa po prostu plus 12, czyli w tym przedziale druga pochodna jest dodatnia. No i teraz weźmy ten ostatni przedział od jedynki do, do nieskończoności. I w tym przedziale druga pochodna jest właśnie jaka? Musimy obliczyć w jakimś punkcie jej wartość, na przykład w dwójce. No to tu będę miał minus 48 dodać 12, znowu minus 36, tak jak tam w minus dwójce. Czyli widzimy, że tutaj ta. Druga pochodna jest ujemna, no i będzie ujemna w całym tym przedziale. Czyli widzimy, że mamy takie przedziały, że tutaj druga pochodna jest ujemna, więc funkcja jest wklęsła w tym przedziale. W tym przedziale jest wypukła. No, a w tym przedziale jest znowu wklęsła. Znaleźliśmy te przedziały. To jest odpowiedź. Tu jest wklęsła, tu jest wypukła, tu jest znowu wklęsła. No to ja tutaj mam przygotowany rysunek. Możemy sobie zobaczyć, jak wygląda wykres tej funkcji. Może zrobię tu trochę więcej miejsca, żeby mi się ten rysunek zmieścił. O, mam rysunek. Dobrze. Może tutaj sobie spróbujemy to zrobić tak, żeby. żeby móc porównać z tym, co tutaj mamy. No wyszło nam, że. To jest wykres tej funkcji, który przygotowałem sobie wcześniej. Wyszło nam, że w przedziale od minus konieczności do minus 1 ta funkcja jest wklęsła. I rzeczywiście widzimy, że tutaj nachylenie stycznej cały czas cały czas maleje aż do tego punktu, który jest dla x równego minus 1. Następnie na prawo od tego punktu funkcja jest wypukła. Tutaj nachylenie stycznej rośnie cały czas w tym przedziale aż do tego punktu, może powinienem na czerwono te punkty zaznaczyć, to tak jak tam na osi mam. Aż do tego punktu, którym znowu na stycznej zaczyna maleć. Czyli tutaj na stycznej znowu cały czas maleje, maleje, maleje i tak już maleje do końca. No, czyli widzimy, że to, co znaleźliśmy tutaj analitycznie za pomocą rachunku różniczkowego i analizowania wzoru tej funkcji, znajduje potwierdzenie na wykresie tej funkcji. Ale to jest właśnie ciekawe, że nie potrzebowaliśmy tego wykresu rysować, żeby wiedzieć, że... Ta funkcja będzie w tym przedziale wklęsła, tutaj wypukła, tutaj będzie wklęsła. Mogliśmy to obliczyć nie, nie wiedząc jaki wygląda wykres tej funkcji, no, ale na szczęście to się zgadza z wykresem, który możemy sobie w programie graficznym na komputerze zrobić.